Zamiary elit globalistycznych i unijnych mają doprowadzić do zasadniczych zmian. Mają one na celu przemianę wolnych ludzi w zasób feudalnych niewolników. W tym celu zamierzają oni pozbawić ludzi wykształcenia, tożsamości narodowej, osobistej, seksualnej i płciowej. Rezultatem ma być społeczeństwo globalne, społeczeństwo zrównoważonego rozwoju, społeczeństwo federalnej Europy. Ideologią tego zasobu ma stać się inkluzja, czyli współczesny komunizm genderowy.